Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Żółto-czarni do meczu czwartej kolejki z BBRC przystąpili w mocno osłabionym składzie. Do Łodzi pojechało zaledwie 17 zawodników. Wrocławianie przegrywali już 5-17, ale świetna gra, zwłaszcza po zmianie stron, dała im cenne zwycięstwo 32-22. Po czterech kolejkach w dorobku wrocławian są 2 zwycięstwa i 2 porażki. To całkiem niezły wynik jak na debiutanta, przyznaje prezes klubu. Tym bardziej, że w pierwszych kolejkach trafiliśmy na, jak pokazała tabela, i kolejne kolejki na dwóch najsilniejszych rywali, Legię Warszawa i Gloruda Śląska, które w następnej kolejce zagrają o pierwsze miejsce właśnie w tej rundzie jesiennej. Mecze z biało-czarnymi Nowy Sącz i z BBRC Łódź tak naprawdę pokazały, na co nas stać w momencie kryzysu, ponieważ ten ostatni mecz z Łodzią był w bardzo osłabionym składzie, jednak potrafiliśmy się odbudować i wygrać ten mecz. Drugie ligowe zwycięstwo z rzędu zespołu KS Rugby i awans na trzecie miejsce w tabeli działacze przyjęli bardzo spokojnie. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy jak na jakiejś fali wznoszącej. My cały czas realizujemy konsekwentnie pewne założenia, które mieliśmy na początku sezonu. Trenerzy starają się temperować nasz entuzjazm po ostatnim meczu, ale faktycznie jesteśmy podbudowani tymi zwycięstwami. W najbliższą niedzielę żółto-czarnych czeka 5. ligowy występ w tym sezonie. Wrocławscy rugbyści podejmą RC Zielona Góra. Zielona Góra jest zespołem, który gra bardzo twardo, bardzo mocno, ale słabo technicznie. My z kolei wystąpimy chyba w najsilniejszym składzie w tej rundzie. Mamy nadzieję pokazać bardzo dobre rugby, przeciwstawione właśnie takiej siermiężnej walce. Mamy nadzieję, że przyniesie to pozytywny skutek i będziemy mieć trzecie zwycięstwo w tej rundzie. Mecz KS Rugby Wrocław z RC Zielona Góra rozegrany zostanie w niedzielę 27 października o godzinie 13:30 na stadionie na Leśnicy. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl